Siemaneczko, jestem Pepytem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie kosić owiec. Bizonek gotowy. Osu spięty z chabu. 11.80.11. Więc lecimy z tematem. Odpalamy bizona i lecimy. Owiec trzeba obkosić. Czekam sobie jedno. Okrążenie miałem 85% zbiorniku, więc dość, no, miarę daje owiec, więc nie ma tragedii. Wiadomo, tu są takie kawałeczki, które trzeba być, ten kawałek będzie dość specyficznie trzeba ogarnąć, a, bo nie mam gdzie schować, kurwa. I to jest ten mankament, że przez swoje, swój pośpiech, to nie mam gdzie schować, no właśnie. Na koncie 23 000. Nie jest tak źle finansowo. Zapłacone panele, wiadomo, to już było za spłacone. Kupiłem paliwo, paliwo mi się udało za 6 zł za litr. Więc tutaj bizon tankowaliśmy za 1200 zł mojego paliwa do bizona. Więc no wiadomo, bizon chodzi, to bizon musi być nakarmiony. Jest malowany. Troszeczkę go tam wyczyściłem, tam widzicie, praktycznie go cycka, żeby po prostu szyby były czyste, tak ogólnie, żeby w miarę czyste, żeby można było komfortowo sobie tu kosić właśnie tym bizonem. No i tak, case'a nie odpinałem od odrzutnika, bo znajomy do mnie prosił, mi dzwonił, pytał się, czy mógłbym mu pożyczyć odrzutnik właśnie z odrzucania. No ale stwierdziłem, nie późno, to ma takiego małego ciągnika, 80 ma, tak samo jak ja, tylko bez przedniego napędu. No i mówię, dobra, weź sobie case'a bez żadnych problemów, ma przyjechać tam jakieś pół godziny, by tego case'a wziąć, żeby po prostu no, pojechał sobie komfortowo, załadował. Mam ładowarkę, ale będą tam jeden kupuje ładowarki, kupuje ciągniki. Każdy ma swoje, widzimy się. Właśnie mówię na gospodarstwie, tak samo jak ja. Kupiłem nówkę ładowarkę, a ciągniki mam takie on. Tak samo i on, kupił ładowarkę, teraz kupówkę. A właśnie, no nie ma tego ciągnika dużego. Wynamy takiego, wiecie, no w miarę mocnego odrzutnik właśnie chciał, bo obsunął się jego. Może sprawa, wiadomo jak jest z maszynami, starymi maszynami, bo miał chyba szóstkę w Alframę, tak, szóstkę w Alframę. No i pyta się, czy mógłbym pożyczyć. Mówię, dobra, weź, albo weź silnikiem sobie weź, weź trochę komfortu, troszeczkę lepiej będziesz chciał sobie to ciąć, a ja nie będę już oleju mieszał, bo to będą pedałyczny posłów, więc mówię, dobra, weź sobie, bez żadnych problemów, zatankujesz, będzie elegancko, więc case poszedł. Znaczy będzie jechał właśnie wozić obwodnik po rzepak. A ja co, no tego ususa wziąłem, bo case stoi spięty z prasą. Case stoi sobie spięty z prasą, wiadomo, dobrze, mam te trzy ciągniki, które są miałem dobre mocowo, znaczy mi się zdaje, że usus też raczej umie pociągnąć te przyczepy pełne, chociaż wątpię, że tego co tyle będzie, żebym no aż tyle ukosić, żebym miał pełne przyczepy, chociaż daj Boże. Żeby tak to było, właśnie, ale tak niestety nie ma. Zresztą wam pokażę, ile ogólnie skosiłem pszenicy, bo dalej pokazywałem w poprzednim odcinku, ile tej pszenicy okosiłem. Nie było tak, Eddie. Myślałem, że będzie gorzej, więc no, nie ma tak, Eddie. Już wam pokazuję. Pszenicy 8500, 8,5 tony pszenicy, więc z jednej strony no już z hektarowego oś pola 8 ton, no jest, jest dobrze, miarę, no nie mam co przeżywać, coś tam z tego zarobimy, no nie będzie tragedii, tak to można powiedzieć. Na razie zboża nie sprzedaję, trzymam to praktycznie do zimy z tego względu, żebym no coś zarobił, tak. Tych pieniędzy właśnie na przez zimę, żeby coś tam sobie kupić, ewentualnie trochę kredytów nadpłacić. Ja popał właśnie kredytu, który też mam,
Mam jeden kredyt, który chciałbym sobie nadpłacić i dokładnie go już spłacić, bo tam zostało mi chyba 4000, coś w tym stylu. Więc jeśli mam te pieniądze, które mam posiadać na koncie, czy 2000, chciałbym przeznaczyć właśnie na to, by wziąć i nadpłacić ten kredyt. Żeby to został mi z obory, kredyt, więc no wiecie, no też mam przecież, wiadomo, mówiłem w poprzednim odcinku, problemy z sąsiadami, więc muszę wykupić też ziemię, a koszty ma sama 250 tysięcy, więc ten kredyt sobie nadpłacimy, wiecie, tą płynność była większa, wydaje mi się, by ten, na to się mówi, jak to powiedzieć, teraz ładnie, żeby mi to nie zalgać. No, nie harmonogram, mu nogę, kuźwa, no słowa nie zwarte teraz, żeby mnie zerwać. Ta płynność finansowa, żeby była większa, no wiadomo, to potem ta płynność finansowa będzie w miarę płynna, więc no nie będzie takiej mi się tragedii, to podpłacą. I to lepiej może wyjdę na tym, niż bym miał właśnie teraz ucudować. Dobra, teraz tak, zrobimy sobie jeden make. Ja sobie tu wezmę, ustanę chyba, chyba najprościej. Ususek tu podjedziemy. A da, na tym włączam. Sobie tam chodzi, czekać. Teraz jakoś miałem tu dobrze cofnął, chociaż wątpię, że było szybko podgrzewane cofnę. O, nie tak źle poszło. Weźmiemy sobie tak. Stopujemy. No i coś tamtego zboża. Na tym szczepy leci tego owsiką, więc sobie zboże zostają. Jak nie na szczepie, no to spróbuję jeszcze gdzieś tam silos. Endline muchawę na drugi kąt przestawię sobie muchawę i na drugi kąt obory będę sobie sypał. Jeszcze te zboża. Chyba też nie opłaca mi się jakieś tam bezcelowo sprzedawać tylko zboża. Jakieś tam śmieszne pieniądze, jak to się mówi. Więc no tak, właśnie taki będzie zamiar. Zamiar sobie tańczy. Więc tak trzeba będzie, proszę Państwa, sobie tu ogarnąć. Dobra, teraz topamy. Las opuszczamy. Grzejemy sobie z cięciem. Dalej. Zamkniemy do pracy to dole. Zawsze będę na hydrauliczną, więc mogę sobie tak hydraulicznie sobie zamykać, otwierać. Więc nie ma tragedii. Teraz nadpłacimy ten kredyt, znaczy spłacimy kredyt z tych pyków, więc to nie będzie tragedii. Trochę mi się tak język pląta, nie wiem co dokładnie mówić, nie ukrywam, bo jest 9:30 i trochę mój plan nie wypalił pod względem nagrywania dzisiaj. Miałem nagrywać dzisiaj dwa odcinki, a dzisiaj nagram tylko jeden niestety. No ale miałem, powiem, klienta, bardziej bacia jako klienta, a że jego baciaka nie było, to musiałem pić tym zajęcie. Dobra. Co robimy? Wchodzimy sobie teraz tak tu, nie w lezęgę, nie posiadane działki. Patrzcie, ile my w ogóle mamy już ogólnie działek kupionych i to naprawdę nie jest źle. Mamy dwie działki, które mamy właśnie kupione, tylko będzie żagone. Reszta jest maszyn. Naprawdę nie jest źle. Dobra, teraz tak, wchodzimy ten kredyt, nawet nie mamy, tyle mamy 4000, więc czekaj, ja chciałbym spłacić. Dobra, zostaje tylko 322 tysiące przez jeszcze, kuźwa, ile? 11 lat? Tak, 11... Nie. To ja pitole. 20, 32. 12 lat. Jeszcze nie zostaje z obory. Ale znaczy chyba z obory tego nie będę spłacał, żeby tak będzie swoim tokiem szło. Żeby nas zobaczyć, ile ten sezon będę w ogóle go spłacał. I czego w ogóle tak spłacę typowo 15 lat, albo najmniej, jak powiedziałem. Tak, 15 lat chyba go wiem, jeśli nie mylę. 13, nie pamiętam dokładnie. Teraz na pewno na tej ziemi będę się robić, która właśnie jest przymusowo przeze mnie musi być wykupiona.
Poczekam właśnie, co sobie tutaj weźmie i zbierę pszenicę. Banku już dogadany jestem, do tego też nadspłatam. Kiedy do chwili ten kredyt płaciłem, żebym miał tu większą zdolność kredytową. No i teraz będę miał bardziej, mi się wydaje, komfortowo, patrząc na to. No się to kupię, wiecie, no tu raczej nie będę więcej tak kupywał. Tam tu muszę kupić, bo już tam miałem pretensje do mnie, że jednak no nie pasuje im to, że nie będę go dojazdu, ale już mówię to w poprzednim odcinku. Więc zobaczymy, jak to będzie finalnie. A tu myślę, że w następnym odcinku już będzie wszystko ogarnięte mimo wszystko. Czy tam to będzie miał ścięte, czy nie. No to będzie ten kredyt wzięty z tego względu, żebym już mógł tam coś działać w późniejszym czasie. Na tych działkach. Jest troszeczkę tutaj, no bo to tam będzie słonka, no skoszenia, no przełalania, więc będzie na, znaczy przełalania, no wiadomo, przełalania, przesiania, bo to raczej łąka zostanie. Bo tam jest taki pikuśny kawałeczek, można powiedzieć, więc znaczy tam zostanie łąka. No jest trochę tego, nie ukrywam, ale myślę, że jeśli wszystko będzie dobrze, no się tam zainwestujemy. A mam plan wziąć ten kredyt na rok czasu, 50 tysięcy, więc no, powiem tak, ryzykuję sporo pieniędzy, ryzykuję dużo pieniędzy, ale myślę, że będzie w stanie to ogarnąć. No, wiadomo, inwestycji nie poczynię już więcej w tym roku, ale raczej też nie mam zamiaru jakichś tam większych inwestycji teraz robić. Tylko właśnie typowo inwestycje związane z ziemią, bo tak powiedziałem, te ziemi muszę wykupywać jak teraz jak najwięcej, żeby po prostu te maszyny, które posiadam, no miały co robić, bo tak naprawdę nie mam co robić tymi maszynami. Może pług by się przydał, albo wotóweczka, albo piątka, zagunówka, bo już bardziej by się chyba skłonił już ku obrotówce mimo wszystko. Ale to wiecie, mogę sobie tylko dumać, co bym zrobił, jakbym miał pieniądze, jak to się mówi. Też dostałem fajną ofertę przyczepy. Dostałem fajną ofertę przyczepy. Tandemki chyba bodajże, nie, jednoosiówki, 12-tonowej. Właśnie do kupienia za 22 tysiące. Sporo pieniędzy, ale jest zarejestrowana, ubezpieczona, więc troszeczkę koci. Ale też dostałem z drugiej strony propozycję od tego właśnie sprzedającego tą jedną osióweczkę, że mógłby ode mnie kupić dwie przyczepy, czyli sztywną i moją wywrotkę. No dobra, to jest handlarz, to nie jest mijaczek handlarzyk, tylko inny handlarz. Mijaczek przyczep akurat w tym momencie nie ma. Chociaż nie szukam na jakoś na CITO przyczepy. A powiem szczerze, ta kolejna tandemówka, znaczy tandemówka, jednoosiówka, czy nawet tandem, no przydałby mi się z jednej strony, z tego względu, że miał mieć przyczepę do wywozu obornika na pole, tak? Bo jednak tymi jednoosiówkami to nie jest troszeczkę, no nie jest to tak precyzyjnie ogarnięcia. No tutaj mi daje szczypy po dychu za, a czy inaczej, dwie szczepy z wywrotki, czyli te autosanki, dwie po, kurwa, co ja pierdolę, a dwie szczepy daje mi 20 tysięcy, więc moim zdaniem nie jest tak źle, że 15 tysięcy dałem, no ale to już mniejsze auto. No i jeszcze może moją sztywną wywrotkę wziąć, kurwa, co ja biedam, sztywną przyczepę i zdanie daje mi 3000. Są 2,5 fajne dokładnie sili. Powiem powiedzieć, że te 3 przyczepy mógłbym kupić jedną wywrotkę na jednej osi. Koci mnie z jednej strony, tylko że jeśli miałbym takie coś zrobić, to powiedziałem, że minimum 14 musi być. 14 ton, no bo mówię, no dobra, jedna osiówka jest fajną sprawą, czyli tandem,
na takie dwa. Ale to musi być 14 ton przyczepa, bo dobra, tu mi się mieści na nic 16 ton. Więc 2 tony mógłbym sobie na powiedzmy uszczuplić na przyczepach. Ale jednak 12 niby to jest też nie jakiś duży przeskokak. Ale patrząc w skali całościowej, to jest 4 tony. Blisko 4 ton. Więc 4 tony dla mnie tu już jest spora różnica wagowa. No tak się zastanawiam, czy po prostu się nie skusić na tą opcję, która była przez tego handla zaproponowana, bo on tutaj jeździ, pytał się właśnie odnośnie takich maszyn. Wiecie, no mi jako tako pieniądze nie są potrzebne, mógłbym mi dać te pieniądze i mógłbym mieć, kupić sobie indywidualnie szczepę. To tam też mi nie było problemu. Ale wiecie, no pytając się, jeśli on się zajmuje handlarką, po prostu jest pytanie, czy on by nie miał jakiejś jednoosiówki, tandemki, po prostu takiej, żeby mógł sobie po prostu ładnie na czym robić schorowówki, żeby mieć coś w tylu właśnie do obornika. A jak będzie w najlepszym stanie, to i to do zboża. Chociaż mi się zdaje, że do zboża to i tak te przyczepy, które teraz posiadam, 80 tysięcy i tak spełniało moje naprawdę miodnie marzenie, może powiedzieć, na dzień dzisiejszy, więc nie ma tragedii, ale wiecie, no jednak byśmy mieli taką jedną osiówkę bądź tandemę. Nie, po pierwsze lepszy wywóz, znaczy inaczej, lepsze pryzmowanie obwodnika na port, to jest jeden. Po drugie, jeśli potrzeba by było, lepiej być może miałbym wysypać zboże, bo tylko podnoszę szybek i wysypuję i się powoli to drożdżmiki leci. Odmuchałem. No i tak suma summarum pogadałem, no i tam pokazał mi ten bioprzyczep właśnie na tandemka, druga jedną siówka. No i obie podobne w tych pieniądzach, tylko że właśnie jedna jest 10, druga jest ta 12. Pani do pana, dziesiątka to mnie nawet nie interesuje, bo to jest za mała przyczepa dla mnie. Mimo przeciwności, ja mówię minimum też 14. 14 ton to jest takie moje minimum, które no, chciałbym mieć, bo jeśli poszłyby te 3 szczepy, no to chciałbym mieć coś komfortowszego, znaczy większy komfort pod względem właśnie wezmowania obornika itp. A może i żwir, jakbym przywoził nieraz na podwórze, na budowę, bo też przecież będę się budował, to też będę chciał jakiś tutaj żwir przywieźć, to bym jednak z korkówką, to się mówi, przywiózł i wybudujesz elegancko. Więc on ma, powiedzmy szczerze, się rozejrzeć, pod względem właśnie tu, by dobrać przyczepę pode mnie i pieniądze, które oferują mi zatem te 3 przyczepy. Czyli niespełna 23 tysiące. Więc myślę, że jeśli co do czego, myślę, że już ta przyczepa, która jest, która by była, znaczy, bo jeszcze nie jest znaleziona, ale myślę, że no, jeśli taki handlarz jest, który naprawdę już jeździ po opcjach i szuka jakichś fajnych przyczep i tego typu rzeczy, ogólnie maszyn, no to myślę, że znajdzie coś odpowiedniego dla mnie. I dogadamy się po prostu. Dogadamy się odnośnie tego, żebyśmy mogli sobie komfortowo tej współpracy zacząć. No wiadomo, Jaczek jest spoko młotko. No i myślę, że też będzie dużo maszyn ściągał, bo no jest naprawdę też słowny gościu. Bo jednak no co, te przyczepy mi załatwi. Nie, że przyczepy. Coś mi łatwi teraz, nie pamiętam co to było. Maszyny bodajże jakieś. No wiadomo, z Jaczkiem się znajmie. Więc no tutaj no trzeba po prostu szukać nowych przedstawicieli, nowych handlarzy. Wiadomo, nowki nie kupię, no bo na nowkę mi nie stać. Nowkę bym chciał przyczepę kupić, no to jest 55-65 tysięcy, to jest taka szóstka, być może ósemka, może bym to pieniądze na tych pieniądzach. Ale czy warto mi płacić za czy 8-7, czy 8-tonową przyczepę, pieniądze, w których
Ja faktycznie mógłbym kupiłem praktycznie hutę o przyczepie takiej dużej. No, raczej mi się zdaje, że nie. Może kiedyś tam przyjdzie taka pora, że jednak kupię jakąś nowkę przyczepę. Nie mówię, że nie, bo na pewno tutaj też jakieś mankamenty też wychodzą, tu już trzeba opony jakieś kupić. Po sztuce chociażby, wiecie, na zapas były już 3000 podejrzewam. Sama opona, nie wiem, tak zgaduję, no zgaduję po prostu nówka opona taka, podejrzewam 3000 zł. Nie padzałem tego na liksie, nic nie sądzałem, ale tak sobie gdybam, że być może tak było. Właśnie nie potrzebuję tak typowo na razie na Cito, no to nie szukam, tak? Chyba, że napadnie mi jaczek, mi znajdzie, to takie właśnie, bo opony przyczep w miarę przyzwoitym stanie na zapas. Po sztuce czy dwie sztuki na przyczepę przebywa się w razie czego z elektrykiem przekręcić rewarek czyścić, ale dalej nie przejmuje się niczym, tak? Bo jednak kapcia zawsze można znaleźć, złapać, więc mówię tutaj pod tym względem, no trzeba mieć jakiś tam zapas opon. Bo nawet wiem o czym mówię, bo mam teraz życie o realnym ciągniku. No powiem, może nie kapcia, wchodzi mi w powietrze. Da styczny mi trudności powietrzem, że kapcie do wypełnienia motora. Nie chcę się bawić, kurde. Powiem szczerze, nie warto mi się zadzić, gdyby bawić. Co tam. Ale już mało resztę. No i przecież wiesz, tam bym teraz miał kergę, oponę, to mi się przełożył. Miałbym dupie w życiu realnym, ale to muszę jechać teraz, muszę pokojnie pokryć. Zobaczymy jeszcze jak tam będzie, czy zejdzie do powietrza teraz przez nos, jak nie, jak mi zejdzie, no to muszę wziąć, odkręcić, jechać do pendytora i niech mi to zaklei gdzieś tu. Będę uszczypał za parę groszy, a więcej tyle będzie miał później niż miałbym, wiecie, zapłacić. Mówiąc? Nie, nigdzie nie jeździłem takim kuźwa, ani szlakiem, ani nic, bo opony 12-płócienne, czy mi się oszczepała po prostu detka, bo ona już była parę razy klejona, bo na przykład oni nowy, na nowe opony, no to już trochę baciaka mnie trochę smechłali tą detkę, no i może dlatego tam coś się już powoli coś dziać, być może będzie działo pod tym względem, no ale patrząc, no to też, no, no nie powala mnie to wszystko. Już w tym roku chyba raz klejona była, a drugi raz klejona, muszę opłacić na poza dętką. No na pewno dętką będzie poszukać teraz takiej dętki nowej. Gdzieś kupić właśnie na ten rozmiar opony, bo była na 11, 2 na 24. Muszę taką dętkę sobie znaleźć, bo taki rozmiar opony jest. Taką dętkę pod taką oponę trzeba sobie to teraz dopasować. Kupić. A to będzie ostatni raz, który będę dętkę będę kleił. Bo naprawdę ona już jest tak zniechana, ta dętka, mimo że ciągnik jest kurwa, no i ma 7 lat, rocznikowo jest 8 lat u mnie, ale czasowo to będzie dopiero w grudniu Mikołajki. Kupowany w 16 roku, więc wiadomo, ciężar trochę się dźwiga na turze, więc tutaj się nie ma co dziwić, że jednak to troszeczkę no, dostał po dupce. To pana może tego też tam trochę się odszczepiewać teraz właśnie. Dobra, tak źle, bo nie to idzie. Tego mówię, tak samo i tutaj muszę właśnie poszukać sobie jakiegoś tutaj, jakiejś opony na podrędziu, żebym mógł miał razie czego to przełożyć na tych oprzczep. No na silniku to wiadomo, te kargi są drogie, no i opony też bym kupić teraz, no to też bym kosztował, bo ten opona to muszę przełożyć. Ale wiecie, ten ciągnik to jeszcze być może, nie mówię, że w 100%, tak w 80%, jeszcze jest w miarę taka możliwość, że na układ tego jednego drugiego przełożę, bo podejrzewam, że może od case'a do ususa i odwrotnie może by pasowały, chociaż 100% pewności nie mam.
wiecie, bo po drodze było, no to by tam, może to się przekombinował, bo a wiecie, na miejscu tam cię pal wiesześ i biorę drugi ciągnik, trzeci, no jadę sobie dalej w pole, a więc tu się nie będę przejmował tym wszystkim. Nie wiem, czy mówiłem, ogólnie poza nagraniami ogarnąłem sobie obornik. Właśnie, to tu powiedzę. I teraz, proszę, ogarnąłem sobie, jeszcze ogarnąłem, żeby mam nie zaugać. Słomy, słomy po pszenicy, spasowałem. Też, wiecie, też tak wam nie pokazywać to, bo byście chyba mnie ukrzyżowali, jak to się mówi, pod tym względem. Więc tego wam już nie pokazywałem, chociaż teraz tam będziecie jeszcze mieli jeden odcinek z pasowaniem, bo no teraz raczej będę chciał to zrobić, bo to będzie kultowo zrobione, bo to będę raczej chciał pasować się właśnie w kostki. Tak patrzę. Dobra, tutaj może nie będzie tego pełnego tonalu, tutaj tych dwóch pewnie jeszcze. Ale jeszcze mam dwa pola, czy jedno połączone, znaczy dwa pola połączone w jedno. Właśnie. No to tam już może to być ta wydajność, że te dwie szczepy jednak zasypie, więc tutaj to by może nie było aż tak źle z tonarzem, to nie wiem, po 1000 ileś? 1200, 1300, nie pamiętam dokładnie po innej sobie, ale mniej więcej takie pieniądze, a więc no może nawet się skurzę, ten owiec sprzedam, ale zobaczymy. Finalnie, na pewno tak. Jeśli taka ceny będą, no to raczej wątpię, że będę sprzedawał łobin. Łobin będę sprzedawał, chyba że będę go trzymał do czerwca. Z tego względu bym mógł sobie, no coś po prostu zrobić troszeczkę więcej pieniędzy. Chociaż też nie mam 100% pewności, jak tam cenowo chodzi mi z tym łobinem. Ale zobaczymy. Tego jeszcze 100% tak nie pamiętam. Nie wiem, się domyślam, to wszystko finalnie wyjdzie. Ale to myślę, że to będę dopiero wspomniał pewnie w następnym odcinku. Bo w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli tak jest, nie wiem, czy spodobał się, to komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.